Stoi sobie na jednej, a druga tak mówi się, no. Hemimelia piszczelowa, bo tak się nazywa ta choroba, to występuje raz na milion urodzeń. Urodził się bez kości piszczelowej, bez stawu kolanowego i skokowego. Nóżka pozostaje w stałym zgięciu, nie może jej wyprostować i jest krótsza od tej zdrowej. Mówiłaś, że 3 operacje są potrzebne. Tak. Pierwsza operacja będzie na kolanko, druga ma być na ten staw skokowy niżej, no a trzecie to już jest założenie jakiejś specjalnej ortezy, to już jest taka najmniej inwazyjna. Mi się wydaje, że on teraz na razie tego wszystkiego nie odczuwa, dopiero później, jak już zrozumie to, że inne dzieci właśnie mogą wstać i iść, a on nie, to wtedy nie da się chyba przygotować na takie coś, na chorobę dziecka. Jak w szpitalu codziennie się budziłam rano i myślałam sobie, że to był tylko taki jakiś zły sen czy koszmar. No i za chwilę to wracało wszystko codziennie. Może jednak to nie był sen, tylko naprawdę tak jest. Że Oluś jest chory i ta jego wada jest bardzo poważna. Amputacja albo no tak naprawdę wózek inwalidzki. To jest już ostateczność. My właśnie chcemy spróbować tej rekonstrukcji i chcemy uratować tą nóżkę. Ale jednak cały czas jest to gdzieś z tyłu głowy, że jeszcze brakuje tych pieniążków, że już coraz mniej tego czasu. Jeszcze właśnie teraz ta epidemia tego wirusa wstrzymała wszystkie akcje, które tam mieliśmy już zaplanowane, jakieś zbiórki publiczne, turnieje, kiermasze, no bo nigdzie nie można wyjść i nic nie można zrobić. Co na harmonii gra? Na harmonii. Bo on lubi bardzo grać na harmonii. Z dziadkiem grają często. Znaczy dziadek lubi grać, a Oluś lubi słuchać. Aha. Jest bardzo tym zafascynowany. I ma taką małą też harmonię. Się nią bawi często. Bardzo jest radosny i dużo daje radości. Pani Ewa Chodakowska udostępniła Olusia na swoim profilu. I wtedy zobaczyliśmy, że dosłownie 2 czy 3 dni ta suma na się pomaga wzrosła prawie o 25 tysięcy. Czemu w drużynie trzeba grać, a nie samemu? Bo jak jesteś sam, to nie masz do kogo podawać. I łatwo ci zabierą piłkę, jak jest drużyna, to masz się do kogo podawać. Bo ich jest więcej, a ja tylko jeden. Naszym wspólnym i największym marzeniem jest to, żeby uratować nóżkę Olusia i żeby był szczęśliwy. Żeby mógł grać w piłkę ze swoim bratem. Cały czas walczymy i cały czas mamy nadzieję na to, że będzie mógł stanąć na tych nóżkach. Może nie będzie jakimś super sportowcem, ale na tyle będzie sprawny sam, że będzie mógł sobie poradzić i będzie mógł chodzić sam. Jak on już będzie starszy, to żeby właśnie spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, że wszystko zrobiliśmy, co się tylko dało, żeby ratować tą nóżkę jego. I na tym nam najbardziej zależy. Naprawdę, nawet najmniejsze kwoty mogą zdziałać cuda. Im więcej osób będzie chciało nas wesprzeć, tym szybciej uda nam się zakończyć tą zbiórkę i pomóc Olusiowi. Musimy walczyć, tak, synu?